Witam wszystkich serdecznie, ja jestem Werbel. To będzie drugi film z eventu Utracona Łaska. No i dzisiaj zajmiemy się oczywiście drugim obszarem, czyli w tym przypadku będzie to pustynia. Według mnie pustynia wypada dosyć słabo, więzienie o wiele bardziej mi się podobało. Generalnie na pustyni chodzi o obstawianie walk, czyli wskazaniu, kto według nas wygra, która drużyna. Jeżeli źle obstawimy, to po prostu musimy walczyć z wygraną drużyną. No i w sumie tyle. Tutaj nie ma żadnych takich ukrytych ciekawostek, żadnych znajdziek, ale od razu mogę zapowiedzieć, że jutrzejszy obszar, czyli miasto Kuilin, jest naprawdę ciekawe. Mamy tam o wiele więcej do roboty, ale to zobaczycie jutro, nie będę na razie przynajmniej spoilerował. Zaszła też mała jedna zmiana, stworzyłem ankietę, jak wiecie, na której zapytałem was, czy chcecie, żebym robił to na żywca, te wszystkie obszary, czy ze wcześniejszym przygotowaniem. No i wygrała opcja druga, czyli będę robił to na serwerze testowym, a wam po prostu pokazywał co, gdzie i jak. Więc tak to będzie teraz wyglądało. Także idziemy na pustynię, plemię pustynne, rozmawiamy. No i tutaj jest zapowiedź tego, że musimy obstawiać walki. Od razu też powiem, że walki nie u każdego wyglądają tak samo, oczywiście, więc to, że ja mam tutaj taką walkę, to nie znaczy, że wy również będziecie mieli Artura i Gwyneth kontra 5 Azizów, więc miejcie to na uwadze. Oczywiście polecam mimo wszystko obstawiać samemu, bo większa frajda wtedy jest, no a my tymczasem możemy już zaczynać. Tutaj według mnie wygra drużyna prawa, ale zaraz zobaczymy, czy tak rzeczywiście się stanie. No na pewno będzie blisko, nie? Te Gwyneth już tutaj powoli giną. Pytanie, czy... Tak, zdążą wysadzić tych Azizów raczej. Nie zdążyli. No zobaczcie, jednak przegraliśmy. Także tutaj chyba źle obstawiłem. No proszę, na dzień dobry. Od razu mówię, że są gdzieś tam jakieś spiski w internecie, ale ja z nich osobiście nie korzystam. Wolę pobawić się w to akurat samemu. Tutaj akurat nie mogłem się przygotować na ten film na takiej zasadzie, że wam podam gotowe tutaj, że tak powiem, odpowiedzi, no bo walki są różne, tak jak już wspominałem. Więc to jest niestety troszkę inny obszar. Także jedziemy na dół. I tutaj mamy coś takiego. Tutaj chyba wygrają tej linii, ale zaraz się okaże. Nie sądzę, żeby te kareny się tutaj przebiły przez takie leczenie. Nie ma opcji, więc to po prostu kwestia czasu. Może pominiemy, bo te walki niektóre są naprawdę długie. Także zbieramy nagrody. No i tak wygląda cały obszar po prostu. Obstawianie walk, ale jutro będzie na pewno ciekawiej. Tutaj bym obstawił na demonów. Przewaga frakcji. No i jeżeli się odpalą, to myślę, że tutaj nie będzie czego zbierać po tych Tainach. No jednego tutaj zdążył ściągnąć, ale to wszystko, co zdołał osiągnąć w tej walce. Lecimy dalej, jeszcze parę właśnie takich do obstawiania jest tutaj. Tutaj myślę, że prawa strona, te flory tutaj. Zazwyczaj jak jest formacja z florą i toranami, to zazwyczaj ta formacja właśnie z florą i toranami wygrywa. Zobaczymy, czy będzie tak samo tym razem. Tutaj absolutnie bez problemów. Tak mówię, ta formacja zazwyczaj niszczy wszystkie inne. Tak jak mówię, nie podglądałem nigdzie żadnych spisek i tak dalej, żadnych gotowców, więc nie wiem. I tutaj jest taki moment, że możemy sobie wybrać przejście, jeżeli nie chcecie ryzykować. Można pójść tędy albo tędy. No ja zrobię obie, jak już nagrywamy film. Także tutaj no obstawiam lewą stronę. Tak mi się wydaje, że te Zafraele... No, dali sobie radę. No co prawda dwóch zginęło, ale raczej tutaj stabilne zwycięstwo. No i jeszcze jedna walka.
No i tutaj mam dylemat, nie wiem. Obstawiałbym prawą stronę, ale zobaczymy. A przewaga frakcji. Troszkę zabierania energii. No jak te Feraele się odpalą ultami, to myślę, że może być po walce. Niekoniecznie przy użyciu pierwszej ulty, ale po drugiej, o ile przeżyją w ogóle. No taka dosyć wyrównana walka do pewnego momentu była, ale obstawiłem źle. Na serwerze testowym obstawiłem wszystkie dobrze. A tutaj proszę bardzo. Przynajmniej dzięki moim, że tak powiem, failom będziecie wiedzieli, co obstawiać, jeżeli właśnie szukacie wskazówek. Także zbieramy i tutaj mamy dziurę w ziemi. Ta sztuczna jaskinia prowadzi donikąd, wejście do niej jest tak wąskie, że tylko ktoś z rasy Duri mógłby się tu zmieścić. Także szukamy. Jeśli się nie mylę, jest to sprawka Krena i jego bliskich. Otwór jest zbyt mały, by go zbadać, nie dowiemy się, dokąd ten tunel prowadzi. No i musimy udać się na bankiet, ale jest to już na kolejnym obszarze. No i mam tutaj jaskinia pustynna. Jest to wskazówka esencjalna. Jaskinia stworzona przez człowieka znajduje się na pustyni za miastem. Jaskinia jest wąska, co oznacza, że ludzie normalnych rozmiarów nie są w stanie do niej wejść. I tutaj było powiedziane, że jest to jaskinia Krena, ale jest też stworzona przez człowieka, czyli to nie Kren tę jaskinię stworzył prawdopodobnie. Także generalnie ta wskazówka niewiele nam mówi, no bo to, że Kren mógł się tutaj wcisnąć do tej jaskini, to nie znaczy, że on to ukradł jeszcze. To zresztą zobaczycie w kolejnym odcinku. No bo w mieście Quilin troszkę sprawa zaczyna się, powiedzmy, że wyjaśniać. Tam jest więcej wskazówek. Na pustyni niestety jest tylko i wyłącznie jedna wskazówka. Nie ma nic tutaj więcej. Tylko ta jaskinia pustynna. Na kolejnej mapie mamy więcej wskazówek, bo bodajże 4 chyba aż tam były. No ale to będzie jutro. Na bieżąco będziemy jeden film dziennie wrzucali. Także pustynia według mnie wypada dosyć słabo. Więzienie było ciekawe naprawdę. Pustynia taka raczej słaba, troszkę obstawiania, no i tak naprawdę jedna wskazówka, żadnych tutaj zagadek, żadnego kombinowania. Ale tutaj właśnie miasto Quilin naprawdę będzie ciekawe, ale o tym przekonacie się jutro, zwłaszcza jeżeli nie gracie na serwerach testowych i będziecie oglądali moje filmy lub po prostu robili to samemu, że naprawdę na mieście Quilin myślę, że się nie zawiedziecie. Jeszcze tutaj odbierzemy. Odbierz wszystkie. No i to by było na tyle. Także ja wam oczywiście bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmu. Życzę wam miłej niedzieli. Powodzenia na evencie. Miejmy nadzieję, że dobrze wytypujemy na końcu tego złodziejaszka. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.